torowali drogę mianowania księdza Wojska. Wtedy to była informacja niejawna. Wojska Polskiego, kapelanem honorowym po uroczystości wojsk chemicznych w Polsce. Dziennikarze z Polski, z Europy pytali mnie, jak to ksiądz błogosławi na wojnę? Odpowiedź moja była jasna. Mianowicie, chemik to ten, który idzie bronić, ratować to, co człowiek niszczy, ale idzie ratować tam, gdzie człowiek może się znaleźć w okolicznościach zagrożenia bronią masowego rażenia.